Muzyka łagodzi obyczaje, zwłaszcza w czasach pandemii. Z takiego założenia wyszli młodzi artyści z Małej Armii Janosika. Nagrali teledysk, który w kilka dni podbił serca Polaków na całym świecie. Mieliśmy w tym swój udział. Katarzyna Łęcka-Rzepnikowska. 150 osób w różnych miejscach, ale na jednym ekranie. Zespół Mała Armia Janosika zdalnie i w domowych warunkach nagrał utwór Dni, których nie znamy, Marka Grechuty. Jest to kompozycja, której tekst oraz przesłanie idealnie komponuje się z obecną pandemiczną sytuacją, a właśnie ten utwór jest częścią naszego repertuaru. Warstwę muzyczną uzupełnia teledysk, a w nim ujęcia z pustego amfiteatru w Rabce Zdrój i domowe nagrania członków zespołu. To było coś nowego, ale Syczka se fajnie poradzili i zagrali bardzo dobrze. Lubimy nagrywać teledyski. Wideoklip powstał ku pokrzepieniu serc i ku radości młodych artystów. Było super. Ja ustawiałam kadr i kierowałam nagranie. Ja się odnalazłam bardzo dobrze, ponieważ muzykowanie to sama przyjemność. Radość bijącą z ekranu docenili także internauci. Wideoklip nadesłany za pośrednictwem formularza kontaktowego Twoja Polonia i opublikowany na stronie i na portalu społecznościowym TVP Polonia w ciągu kilku dni trafił do blisko 1,5 miliona odbiorców. Celem tej produkcji było przede wszystkim, mimo tego trudnego czasu, pokazanie, że jak się chce, to się da. I że mimo tak wielu osób potrafimy i w takich warunkach działać, muzykować i występować. A przy okazji twórczo się rozwijać. Katarzyna Łęcka-Rzepnikowska, Polonia 24.